Siemka moi drodzy, w kolejnym odcinku dzisiejszy odcinek nie będzie vlogowy, będzie to w zasadzie taka chyba nowość na tym kanale, na tym vlogu, a z założenia to miał być vlog składający się z tylko tego typu odcinków, ale mniejsza o to. Nie wiadomo kurwa o co chodzi. W dzisiejszym odcinku chciałbym po prostu wypowiedzieć się na jakiś temat, moje odczucia, może komuś coś podpowiem, może nie, a chodzi tutaj o kupno opon, o ich reklamacje, jak to przebiega i jak to wygląda. Więc jeżeli temat Cię interesuje, to pamiętaj, łapka w górę i jedziemy z tym odcinkiem. Jedziemy! A więc moi drodzy, słuchajcie, w zeszłym roku kupiłem opony. Stanąłem przed wyborem kupna opon. Jeżdżę samochodem dużo, jeżdżę samochodem z rodziną, więc chciałem, żeby to były opony dobre. Stwierdziłem, że to będzie klasa premium. Jest coś takiego na przykład na jakichś serwisach, gdzie możecie kupić opony, są one poselekcjonowane i macie klasę taką premium. No tak. No to szybciutko kupiłem opony, padło tutaj na Goodyear Eagle F1 albo F3, Asymmetric 2 chyba one się nazywają. W zasadzie wszędzie w testach wygrywały, super były, ekstra piękne. Kupiłem te opony, oczywiście po drodze okazało się, że chciałem zamówić inne niechcący, ponieważ do A6 wchodziły takie, a nie inne, jednak poszedłem na tabliczkę zamianową. Pamiętajcie, najczęściej macie taką tabliczkę w klapce od wlewu do paliwa i tam w ostatniej chwili przed kup teraz zobaczyłem, że u mnie wchodzą troszeczkę większe z tego względu, że u mnie jest quattro, więc kupiłem troszeczkę większe, tam parę stów oczywiście drożej wyszło, zapłaciłem za komplet, tam w granicach już nie pamiętam, 1700, może 1800 zł. Klasa premium, super, 4 opony kupiłem. Oczywiście w quattro nie mogę kupić inaczej niż 4, ale to już pomijam fakt. Założyłem je, przyznać muszę, że jeździło się na nich no naprawdę bardzo dobrze. Mieszanka gumy, jeżeli chodzi o zachowanie na mokrym, na suchym, zależnie od temperatury też, na przykład jesień, wiosna, gdzie temperatury są w granicach 10 stopni, 5 stopni czasami spadają i w temperaturach wysokich, opony naprawdę rewelacyjnie się spisywały. Przy większych prędkościach też nie huczały. Były naprawdę dobre. To jest mój błąd i moja głupota. Nie kontrolowałem tych opon. Nie patrzyłem na ich stan zbyt uważnie. I opony kupiłem w zeszłym roku, gdzieś w połowie sezonu. W tym roku, chyba to było w kwietniu, żona jadąc gdzieś na szczęście na jakimś, za przeproszeniem, za dupiu, gdzie jechała wolno, jedna z opon jej strzeliła. Więc wsiadłem na rower, stwierdziłem, że to jest niedaleko, podjadę do niej. Psikniemy takiego gluta, wiecie, są takie gluty, które psikujecie w oponę, one dopompowują tą oponę, zalepiają ją i możecie na tej oponie dojechać. Pamiętajcie, że psikując takie coś do opony, opona jest już do wyrzucenia, ponieważ nie wiem, czy wiecie, ale to nie jest tak, że to ten glut, to coś, ta maś pójdzie tylko w miejsce, gdzie macie dziurę w oponie, tylko to po prostu się wam rozbryzga po całej oponie. No opona jest ogólnie do wywalenia, nie wiem czy się da odratować, jeżeli się da odratować to jest nieopłacalne moim zdaniem, ale stwierdziłem, że to będzie najprostsze, najszybsze rozwiązanie, wtedy miałem dużo rzeczy na głowie, nie miałem czasu się w to bawić. Miałem już jechać do żony, jednak zajechałem na chwileczkę tylko do Przemka, mojego kumpla mechanika, on mi coś tam zagadaliśmy, on powiedział, że weźmie jakąś zapasówkę, bo ma, podrzuci mnie, szybko zmienimy to koło i ogarniemy temat. Mówię dobra. Słuchajcie, na szczęście Przemek ze mną pojechał, bo okazało się, że opona nie się gdzieś przebiła, zrobiła dziura, tylko opona po prostu strzeliła od boku. Było duże rozcięcie. W pierwszej chwili myślałem, że może gdzieś żona wjechała w coś czy coś, ale tam nie było takiej dziury, żeby to się rozwaliło na niej. Tym bardziej, że opony miały dobre ciśnienie, bo to akurat kontrolowałem raz na miesiąc i po prostu opona musiała strzelić. Nie wiem z jakich przyczyn, ale zobaczcie jak to wyglądało. Tutaj macie prawdopodobnie gdzieś zdjęcie, bo gdzieś muszę poszukać te zdjęcia, więc je będę wam wklejał na bieżąco. Jednak ściągając tą oponę, zobaczyłem coś przerażającego. Zobaczcie jak te opony wyglądały. Nie wiem jak ja mogłem dopuścić, żeby tego nie zauważyć. Bije się w głowę, ale na tych oponach, w takim mniej więcej stanie jak widzicie, jeszcze 2 dni wcześniej, jak dobrze pamiętam, za granicami naszego kraju jechałem ponad 200 na godzinę. Nie chcę myśleć, co by się stało, gdyby ta opona w tym momencie mi strzeliła. Uważałem, że jak dbam o auto i kupuję wszystko z górnej póły, to powinno być to wszystko bezpieczne i dobre. Tym bardziej dla mnie najważniejsze rzeczy to są opony i hamulce, bo to nas tak naprawdę trzyma, żebyśmy nie wykoziołkowali gdzieś. Wiadomo, zawieszenie też jest bardzo ważne, ale
opony i hamulce to jest moim zdaniem podstawa. Opona to jest jedyna rzecz, która ma styk z asfaltem i z budą. I pierwsza moja rzecz, jaką zrobiłem, to założyłem tą zapasówkę, dojechałem na miejsce. Oczywiście trzeba kupić nowe opony. Okej, będziemy reklamowali, będę reklamował, ale wiem, jak to się skończy, że to będzie trzeba czekać i tak dalej. Nawet jeżeli gwarancję uznają, to co ja mam w tym czasie zrobić? Wyślą mi drugi komplet opon, co ja z tym zrobię? Muszę jak najszybciej kupić opony. I teraz, co mam zrobić? Czym się sugerować? Kolejnymi jakimiś opłaconymi tabelkami? Nie! Gdzie powiedzą, że te są lepsze, te są najlepsze i tak dalej? Nie wiedziałem, co mam robić tak naprawdę. I stwierdziłem, że kupię po prostu jakieś opony klasy średniej w zasadzie, takiej średnio niższej nawet. Skoro kupiłem z klasy chyba w zasadzie najdroższe opony, jakie były do tego modelu w tym rozmiarze, to stwierdziłem, że kupię tańsze. Może nie najtańsze, tam były jakieś po 900 zł, komplet, mówię oczywiście czterech. Ja zapłaciłem chyba, nie jestem pewien, chyba Barumy jakieś kupiłem, tak mi się wydaje. Zapłaciłem za nie, moi drodzy, 1200 może złotych. 1250, niedużo. Kupiłem je, nie wiem jeszcze jak one będą wyglądały, założyłem. Pojechałem na wulkanizację i jak zobaczyli te opony, to jak ja im powiedziałem, że będę chciał reklamować opony, to od razu hua, opon nie uznają gwarancji, 5 lat jest, to jest pic na wodę, oni wysyłali, nigdy praktycznie nie uznają, raz dosłownie na milion. Czytałem o tym i wiem, że jest duży problem z reklamacją opon i czytałem właśnie, że tak jest. Oni, producent, zawsze powie, że mieliście złe ciśnienie, że opony były źle przechowywane, że były gdzieś na mrozie, że coś zawsze z nim było. I tak naprawdę z tego, co wiem, to 90% reklamacji jest z góry odrzucana. Nawet nie czytana, nie sprawdzana. To więc nie byłem zbyt pocieszony, no ale co, no reklamować będę. Opony, powiem wam, że one były w tym momencie, miały najechane może 7-8 tysięcy, bo one były dosłownie założone parę miesięcy wcześniej i opony te rocznikowo miały chyba 14 miesięcy od daty produkcji. 14 miesięcy od daty produkcji, więc to były opony nowe. No więc co, założyłem tamte na wulkanizacji, pokazałem, mówię do tych ludzi właśnie na wulkanizacji, że będę reklamował opony, oczywiście się mnie wyśmiali, że tego nie uwzględniają i tak dalej, ale jak im pokazałem te opony, to im mina zrzędła, bo sami widzieli, że ta guma, zobaczcie, tam po prostu ta guma się kruszyła, wypadała, rozwalała, nie wiem jak to po prostu nazwać, była tragedia. Oczywiście jakiś taki głupi tekst był na wulkanizacji, że ile ja jeździłem na tych oponach, w sensie prędkości, no to mówię, że zdarzało mi się jeździć po 200-230 czasami na godzinę, no to oczywiście usłyszałem: o, panie, pan żeś się przegrzał. Serio? Przegrzałem opony z indeksem prędkości 370 na godzinę? Serio? Te opony są chyba w Cayence montowane na... nie w Cayence. W którymś Porsche one są montowane na fabryce, dokładnie te opony. Nie chcę teraz was kłamać, w którym. Ale no kurde, przegrzałem przy 250 na godzinę opony, które mają indeks prędkości na 370. Jeżeli opona ma indeks prędkości na 370, to i tak naprawdę wytrzyma więcej, bo wiecie, jak to jest wszystko testowane, z dużym zapasem. Więc głupi tekst, ale mniejsza o to już. Chciałem troszeczkę ochłonąć. Minęło półtora miesiąca, nic się nie odzywałem już z tymi oponami. Aż w końcu mnie tknęło, mówię, dobra, trzeba je w końcu wysłać. No więc napisałem to pismo reklamacyjne z tym wszystkim, wysłałem to do nich. W nocy, w zasadzie chyba tam o drugiej w nocy do nich to wysłałem, rano dostałem telefon, że oni mi podeślą, że dzisiaj będzie kurier po te opony i tak dalej, i tak dalej. No super, bardzo sprawnie i szybko to działało. I faktycznie tego samego dnia pojawił się kurier. W piśmie reklamacyjnym też zaznaczyłem, że wiem, że 90% gwarancji jest odrzucanych i że jeżeli będzie taka potrzeba, będziemy się odwoływali i takie tam rzeczy różne opisałem. No i poszło to. Powiem wam, że wysłałem te opony w czwartek późnym popołudniem bardzo, a we wtorek już miałem rozpatrzoną gwarancję, więc poszło to sprawnie. I co się okazuje? Wszystkie cztery opony są uznane reklamacje i uznane w procentach, w stopniu tym, jakie opony zostały zużyte. No już nie kłóciłem się o to, bo... no nie kłóciłem się po prostu o to. 70% z każdej opony mi uznali. Czyli 70% kwoty z każdej opony mi wypłacili,
czyli proporcjonalnie do tego, jak był zużyty bieżnik w tych oponach. Powiem wam, że byłem w szoku, jak to usłyszałem. A jeszcze wiele innych osób pytałem o to, jak wygląda reklamacja opon i wszyscy mówili właśnie to samo, że praktycznie nie uznają, że jeżeli coś, to trzeba się szarpać, że to długo będzie schodziło i tak dalej, i tak dalej. Miałem farta, udało mi się, Goodyear postąpił moim zdaniem w porządku. Być może była to jakaś wada fabryczna i wiedzieli o tym, ponieważ, słuchajcie teraz drugą kwestię, Wiśnia, Pawełek, kupił dokładnie te same opony jakieś pół roku po mnie. Kupił je w zasadzie w tym roku, nie wiem, może to był kwiecień, początkiem kwietnia, albo końcem marca jakoś. Kupił te same opony. Po dwóch miesiącach, półtora miesiąca, stwierdził, jak ja mu powiedziałem, co miałem, wysłałem mu zdjęcia, zobaczył, że bardzo delikatnie, ale zaczyna mu się robić to samo. Jesteśmy zgubieni. I wysłał te wysłał to na reklamację. No, Pawełek nie miał już takiego farta, ponieważ każdą oponę rozpatrzyli mu osobno, zresztą u mnie tak samo. I tak o, pierwsza opona, reklamacja została uznana w 100%, ponieważ te opony miały zrobione, nie wiem ile on na nich zrobił, 200 km, 300, 500 może, no nie wiem, no nie były zużyte, więc pierwsza opona została uznana, reklamacja w 100%. Druga opona, reklamacja nie została uznana i opona nie nadaje się do dalszego użytku, ponieważ Wiśnia gdzieś tam wjechał w krawężnik, coś tam było, uszkodził ją mechanicznie. Pozostałe dwie opony, no niestety, nie uznali mu gwarancji na to, ponieważ jeszcze nie zdegradowały się w takim stopniu, w jakim zapewne się zdegradują. Ale słuchajcie, ciekawa opcja. Wiśnia w międzyczasie też musiał kupić drugi komplet opon, tak samo jak ja, no bo co on zrobi? Dwa miesiące temu kupił opony też klasy premium, zepsuły mu się, musi kupić nowy komplet opon, założyć te opony, a tamte reklamować. I nie wiadomo, czy mu znają, bo nie były w tak tragicznym stanie jak moje, które miały, tak jak mówię, troszeczkę starsze były. No i kupił Continentale. Podobnież podczas zakładania facet powiedział mu na wulkanizacji, że jedna opona mocno dosyć biła góra dół. Ale facet powiedział mu na wulkanizacji, że one się ułożą. No, ja szczerze bym powiedział, że nie chcę takiej opony, bo no, on oczywiście nie kupił tego wulkanizatora, ale sorry, one się ułożą, a ja jadę teraz powiedzmy w trasę, potrzebuję zrobić 1000 km i będę jechał po niemieckich autostradach i potrzebuję jechać szybko. I co mam jechać z taką oponą, która tłucze góra dół? To tak tłukło całe noce, całe dnie tłukło. Która wywali mi amortyzatory i pół zawieszenia? Sorry, nie przyjąłbym takiego czegoś. No ale Wiśnia, o dziwo Wiśnia, który jest kłótliwy, przyjął to. Zaakceptował. Pojeździł na nich chyba z... Nie wiem, sorry Wiśnia, że się śmieję, ale to jest po prostu, to jest tragicznie żenujące, co się dzieje z tymi oponami. Pojeździł na nich tydzień czasu, może półtora. Okazało się, że wszystkie zaczęły bić mu tak. Góra, dół. Co? Pojechał na wulkanizację, oczywiście. Wszystkie tłuką mu cztery opony, góra, dół. Więc co? Goodyeary jeszcze nie rozpatrzone z reklamacji. Trzeba wysyłać Continentale na reklamację. Siono Wiśnia te opony, wysłał na reklamację. Oczywiście na reklamacji facet mu powiedział, że jakąś w ogóle paranoję, że on musi na tych oponach przejechać minimum 500 km, bo one się mogą ułożyć. Wiśnia powiedział facetowi, że chyba oszalał. Ja bym też śmiechem ich zabił, bo to jest paranoja. Mam jechać 500 km czy ileś kilometrów na oponie, która tłucze, wali, kierownicę z rąk wyrywa, amortyzatory dobija, w sensie wiecie, no amortyzator będzie wtedy jak głupi, będzie gorący po chwili, zawieszenie dostaje w dupę, a ja mam sobie układać opony, tak? Nie! Super. Super, po prostu super. Paranoja. Kolejna jakaś paranoja, patologia, jeżeli chodzi o reklamację czy coś. Wydaje mi się, że Wiśnia będzie miał problem z tymi oponami, bo mogą mu nie uwzględnić reklamacji. To wszystko jest nadal w toku. Goodyeary już mu powiedzieli, jak jest. Teraz czeka na te Continentale. No i co? Musiał kupić trzeci komplet opon. Dwa komplety opon w reklamacji. Na czymś trzeba jeździć. Nie mam pojęcia dlaczego. Nie wiem, co o Wiśni szczeliło do łba. Mam nadzieję, że nie będzie to, co poprzednio. Ale kupił Goodyeary. Igle. Asymetryki. Te same, co przed chwilą mu na gwarancji dzień wcześniej nie uznali. Dwóch, trzech w zasadzie. Ja pierdolę. Bo jedna była zniszczona fizycznie przez Wiśnię, dwie pozostałe uznali, że są dobre, a jedna była faktycznie uszkodzona i Wiśnia kupił znowu szczelony. Facet podobnież na wulkanizacji czy gdzieś zapewniał go, że ta partia jest dobra i że do niego ludzie nie wracają. No dla mnie to nie jest argument, bo
Ja też mógłbym nie zauważyć, że coś jest z tymi Goodyearami nie tak, gdyby jeden mi nie szczelił. No pewnie w końcu bym zobaczył, ale no nie wiem kiedy, prędzej czy później. Więc to dla mnie nie jest argument. Wydaje mi się, że mają jakiś problem z mieszanką gumy, bo tam ewidentnie bieżnik odpadał. Coś z gumą się działo złego. Coś było nie tak. W każdym razie kupił Wiśnia. Jak to się dalej potoczy? Nie mam pojęcia. W sensie te kontynentale i jak będą się sprawowały te Goodyeary. Jeżeli będziecie chcieli, to mogę dokończyć ten odcinek właśnie z Wiśnią i powiemy wam, jak ta sytuacja cała się zakończyła. Możemy to nagrać za 2 tygodnie, za 3 tygodnie. Chociaż wydaje mi się, że z tymi kontynentalami sprawa może się ciągnąć długo, bo mogą nie chcieć uznać mu w ogóle reklamacji i to się może skończyć na sądzie. No jeżeli będziecie chcieli, będziecie dawali dużo łapy w górę, będę widział w komentarzach, że chcecie kontynuację, to będziemy to kontynuowali. W każdym razie na moim przykładzie mogę powiedzieć, że opłaca się reklamować opony. Warto spróbować, jeżeli coś się wam stanie. Kolejna kwestia, którą zaznaczyłem od razu z góry. Przechowywanie opon. Powiedziałem, tak jak było, że były przechowywane w warunkach powyżej, no u mnie w moim przypadku powyżej 17-16 stopni, że były przechowywane w zimę, że miały dobre ciśnienie cały czas, podają zakres ciśnień, w którym jeździły, czyli po prostu, żeby z góry wykluczyć takie durne pieprzenie producentów typu za niskie ciśnienie, złe przechowywanie, etc., etc. Warto takie coś w piśmie reklamacyjnym zawrzeć. Z tego, co ja słyszałem i po tym wszystkim, po tym jak już kupiłem te barumy, mówiłem o tej sytuacji właśnie kilku osobom i chyba z 4 dosłownie niezależnych źródeł ludzie bardzo chwalili opony Michelin. Mówili, że się bardzo poprawiły i że są bardzo fajne. Myślę, że teraz kupując, kupiłbym może coś z firmy Michelin. Nie wiem, tak zgaduję. Z tego natomiast, co mówił wulkanizator, to warto patrzeć na to, w jakim kraju opony są wyprodukowane. No moje były, z tego co pamiętam, Goodyeary były wyprodukowane w Rumunii, natomiast Barumy, nawet już nie pamiętam, nie chcę wam kłamać, ale też nie są jakieś górnolotne kraje. Podobnież kraje typu właśnie Francja, Niemcy, podobnież z tych krajów opony są lepsze, więc mówili, żeby nie sugerować się producentem, natomiast sugerować się z tym, gdzie opony były wyprodukowane. Nie wiem, napiszcie mi w komentarzach, co wy sądzicie, jakich wy używacie opon, z których jesteście zadowoleni. Wiem, że kiedyś bardzo polecane były, jak wchodziły chyba Nankangi, takie chińskie jakieś chyba opony. To było z 10 może lat temu i wiem, że one zbierały całkiem fajne noty. Nie wiem, jak teraz one się sprawują, nawet nie widziałem ich w zasadzie, ale pamiętam, że chyba nawet miałem kiedyś Nankangi na jakichś felgach 13, 170 na 50 w rozmiarze. I miałem też Pirelli w tym samym rozmiarze i powiem wam, że sprawowały się naprawdę nieźle. Przeboje są z tymi oponami. To wszystko, co wam powiedziałem, to się działo na przestrzeni u mnie i u Wiśni, to się działo na przestrzeni ostatnich 1,5 miesiąca. Może 2 miesięcy. Także grubo. Wiśni naprawdę serdecznie współczuję, bo ma zamrożone tak naprawdę w oponach. W oponach ma tak naprawdę włożone teraz ponad 4-4,5 tysiąca. Z czego zamrożonych ma, nie wiem, tamte 2 komplety, więc z 3 tysiące ponad złotych. Ponad 3000 zł ma zamrożone po prostu. Paranoja. Szkoda też, że serwisy nie rozwiązują tego w jakiś sposób, żeby były stacjonarne albo autoryzowane punkty obsługi, gdzie na przykład dają jakieś opony zapasowe. Nie mówię o jakichś starych gniotach zapasowych, tylko fajnie by mieli jakieś komplety takie zapasowe, które po prostu zakłada się i one są na stanie, wymieniane co jakiś czas. Wiecie, o co chodzi. Ma serwis autoryzowany, no trochę tych opon, bo rozmiarów jest jednak dużo. Jak ktoś przyjeżdża, to dany rozmiar mu zakłada, no i co 5 lat musieliby to wymieniać, no ale to by było, myślę, że takie bardziej podejście ludzkie do tej całej sytuacji, a nie taka patologia, że wyślij na reklamację, a auto postaw sobie na kołkach. No to jest słabe. No ale tak to u nas wygląda. W każdym razie w moim przypadku sprawa zakończyła się, myślę, że dobrze, zadowalająco, no bo za pierwszym podejściem po kilku dniach uznano mi reklamację proporcjonalnie do zużycia bieżnika. U Wiśni z Goodyearami skończyło się to troszeczkę gorzej, ponieważ tak naprawdę musiałby jeszcze pojeździć i myślę, że to samo by mu się stało, czyli dalej degradacja gumy by postępowała i zamiast jednej to by mu uznali wszystkie opony. No ale tak to jest.
Musi, wiecie, wywinąć drzewo na tej oponie, żeby mu uznali gwarancję. A jak się skończy z kontynentalami, to zobaczymy, ale myślę, że tu może być problem. Powiedzcie też w komentarzach, czy wy mieliście do czynienia z reklamowaniem opon i jak to się dla was skończyło. I pamiętajcie, że warto dochodzić swoich praw, warto się czasami poszarpać, bo jeżeli będziemy zawsze odpuszczali, tak jak ja to robię w 90% przypadków, no to taka patologia będzie narastała i te reklamacje będą tak właśnie wyglądały, że będą nas robili w bambuko. No i co? Jeżeli chcecie kontynuację, pamiętajcie, zostawić łapkę w górę, zasubskrybuj mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz, może. A tymczasem uciekam i następny raz i w następnym tego typu filmiku wypowiem się, myślę, na temat reklamacji także na Allegro i tego, jak to przebiega źle. Także do następnego odcinka, moi drodzy.